Szybciej, Andrzej, turlaj taboret, bo stary wrócił z mlekiem po 20 latach! Dodzy dla Kaukaskiego, gdzie można skiny zamienić, kurwa? A WP z Darta jak twoje spodnie w kroku. Teraz mnie wkurwiliście, bakłażany, ale macie fuksa, bo Pirate Swap od twojego starego to najlepsza strona w internecie. A ta złota śrubka co to za syf? Idę to zaraz sprzedać na Pirate Swap. Znajdziesz tam dużo konkursów, sprzedasz skiny na kryptowaluty, a z kodem ŻABA YouTube macie 35% bonusu do doładowania oraz możliwość wykorzystania maksymalnie do $30 bonusu podczas 3 transakcji. No halo, halo byczku, co tam się z tobą dzieje? Skąd to zwątpienie? Witam was widzowie na kolejnym odcinku CSGO Skinsa po kilkudniowej przerwie, chyba 3 dni nas nie było. Także co, skinek oczywiście sobie wypłacamy, także łapeczka, komentarzyk, subik na kanale się troszeczkę droższy skinek wam daje tutaj elegancko w ramach właśnie takiej rekompensaty za brak odcinków. Niestety nie z mojej przyczyny, o tym pogadamy sobie w trakcie materiału. Także łapeczka, komentarzyk, subik na kanale, oglądajcie filmiki do końca, dobijajcie watch time i używajcie kodu ŻABA YouTube. Ogólnie przesuwamy też o tydzień losowania na kostkę, więc losowanie na kostkę tutaj akurat będzie gdzieś tam na początku września. Ta kostka do wygrania, 5 zł to 5 tiketów w konkursie. Nas jest Skinsa oczywiście dzisiaj 107 zł, cały czas ewencik będziemy sobie cisnęli. No i co? No i może KnifeCase'a na początek sobie symbolicznie otworzymy, zobaczymy w ogóle jak tam nasza forma będzie się prezentowała. Ajajaj, blisko Tiger Tufa, byłoby ładnie na plusik, tak niestety Rascals, czyli akurat ta kosa droższa, ostatnio pewien widz pisał, że ładnie ona oddaje, także gratki widzę, że ci oddało. Daily Case'a sobie otworzymy, no i dzisiaj myślę, że jeszcze ostatni raz evencik już pociśniemy, te skrzynki eventowe, bardziej się skupimy. Od kolejnego filmu wracamy już do standardowych tutaj różnych testów, różnorakich skrzyneczek, też 50-50, te inne przetestujemy na pewno, jakiś antywirus wyskoczył. No i co, czemu mnie nie było, to zaraz wam opowiem. Złożymy sobie pierwszą batelkę za złotych 107 i też przypominam o konkursiku, bo on cały czas trwa tutaj, tymczasem na Aquamanic Revenge kaczyka, trzeba 8,40 wpłacić, taki komunikat wam wyskakuje. W przypadku wygranej, jak sobie wchodzicie, czas trwania konkursów jest dowolny, zobaczcie na to. Tutaj konkursik trwał 2 godziny, tutaj 12 dni, tu 11, więc totalnie osobowe. Tutaj Bartko sobie wygrał i zgarnął skinka, 107 zł batla, lecimy, pociśnijmy sobie tą batlę za 107 zł. Myślę, co by tu można ogarnąć, myślę, że Forgotery za 4 byśmy sobie zrobili zmutowane. I dodatkowo byśmy sobie dali tą na przykład tutaj ewentóweczkę Jimmy, tylko że wtedy musimy chyba jedną ująć, nawet musimy wtedy zrobić cosik takiego. My mamy 107 zł, to jakbyśmy sobie zrobili tak i dali tak, no jest ok, no mamy 105, dobra, kurde, no musi tak być, tylko że znowu tak musi być. Do tego byśmy sobie wrzucili za 2 na przykład anime case'a i wrzucamy tak, żeby ta kolejność była na końcu po prostu, bo w innym przypadku średnio to wygląda. Underdog, lecimy z tematem, chwilkę poczekam, może oponenci dołączą. Czemu mnie nie było, widzowie? Pierwsza sprawa, w ogóle wam powiem tak, nagrywałem odcinek i w trakcie tutaj renderowania filmiku zacięło mi kompa, ja sobie zmywałem naczynia, bo ja tak zawsze robię, jak na przykład renderuję filmik, to sobie naczynia zmywam, coś sobie w tym czasie robię, bo mi to mocno obciąża kompa. No i się zawiesił tutaj komp. Ja podchodzę, nic nie mogę ruszyć, nie? Nic nie mogę zrobić, ruszyć. I zaczynamy całkiem przyjemnie i wygrywamy na ten moment. No i widzowie, sytuacja tak wygląda, no to mówię, ciul, zrobię sobie reseta, nie? O, prosto, elegancko, wymaśniutko na tyłach. Robię reseta, komp się włącza, ciemno. Ciemno jak w dupie u murzyna, że tak powiem tutaj. Albo ciemno jak w nocy, nie? O, tak mogę tutaj porównanie dałem zajebiście elokwentne, nie? No i tak to wygląda. No i nie chce się odpalić i chodzi chwilę, komp wyłącza się. I się resetuje, się włącza znowu. Ajajaj, no wyprzedził nas Michael na koniec, ale szczerze mówiąc to średnia ta bata na taką kwotę. Zróbmy sobie teraz może za, full za 8, spróbujmy full za 8. Ile damy radę tak zrobić? Damy radę zrobić tak, damy radę tak i damy radę tak. No i taką zrobimy kombinację na 4 graczy, również w trybie underdog, może ona nam lepiej tutaj odda. No i próbuję włączać, resetować, włączać, nie działa nic. No i ciul, myślę, lipa, nie lipa. Zawiozłem do naprawy. Na początku tam jeszcze przy mnie grafikę sprawdzić. Grafika to ja czułem, że jest ok akurat, nie? Że wszystko spoko z grafiką było. No i zawiosłem do naprawy kompa. Nie było kompa, u mnie 3 dni chyba, czy ja tam nie było odcinków. Masakra, no bez kompa nuda totalna. Nie chciałem wytrzymać przerwę. Ale jaka przerwa, jakie doładowanie. Teraz na szybko odcinek, bo lecimy do kina z moją kochaną Martynką. Ale już obiecałam, że regularnie będziemy cisnąć. Nadrobimy wszystkie wyniki konkursów i tak dalej. Ale wracam do tematu po prostu. coś tam z płytą główną się zepsuło, dało się jeszcze to odreperować. Ja mam ogólnie kompa 8 lat, bo ja nie zmieniam kompa, skoro cały czas był dobry. Mi w tym kompie tak naprawdę nic nigdy się nie psuło, a tutaj póki co zaraz może się zepsuć battle i możemy nie wygrać, ale możemy też wygrać, awansować jak na pierwsze miejsce, bo z Aleksem będziemy walczyć. Okazało się coś tam w płycie głównej, ale dało się to naprawić. I druga sprawa, padł mi dysk, no i lipa, nie lipa, padł mi dysk. Tutaj mi tam ziomeczek, ja zaniosłem do ziomeczka. Ja akurat sprzętowo to się średnio znam, jeśli chodzi o kompy. W takich sprawach jeszcze te, to sobie wszystko zawsze sam naprawiam. Ale jeśli chodzi sprzętowo, no to jest troszeczkę to u mnie średnio z tym. Jaka przecinka, bo nie wiem, ciągłość temperatury tutaj mam pokazuje. Temperatura jest pijana, no i buja się po klubach, abym jeszcze uderzył w balet. No i tyle, no widzowie, dysk do wymiany. Trzeba będzie dysk nowy kupić. Na razie tutaj tymczasowo, bo mam na tym. Muszę sobie jakiś dysk w ogóle zewnętrzny kupić, bo będę planował wziąć po braciaku kompa, braciak z laptopa, kupił kiedyś zajebistego kompa, gdzieś tam kupił, nie korzysta, teraz więcej wezmę kompa po braciaku, no mój ma 8 lat, nie? Jego ma chyba z 4, z 5, tam parametry na pewno lepsze, na pewno dużo lepsze, bo sprawdzałem, no ale nasza batla tutaj nie jest dla nas lepsza, chociaż zobaczymy, może ostatnia skrzynka, nie, to była, zapomniałem, że dość wyrównana. To ciekawe, o wiele lepiej to wyszło finansowo, bo 406, ale tylko zrobiliśmy sobie bitcoiniaki. Także tak to dzisiaj wygląda. Dzisiaj mam fajne pytanko. Pytanko dzisiaj to jest hashtag komputer. Jaką macie kartę graficzną? O, to jest ciekawe. Chyba że macie na przykład laptopa, możecie wziąć laptopa. No możecie wziąć komputer z laptopa, jaką macie kartę graficzną. Ale jak nie, to sam hashtag komputer. Jestem ciekawy, bo chcę też sobie zobaczyć właśnie jak to u was wygląda. Może samym sobie jakoś właśnie wymienił kartę graficzną na lepszą. Ja mam dość słabą, ja mam 1070 Ti, no karta już dość stara, nie? Dobra, lecimy sobie z kolejnym battlem, bo my się dzisiaj rozgadujemy mocno. 75 tysięcy waluty mam na ten moment, co pozwala nam kupić chociażby tutaj Gaila Cerberusa, patrzcie, dzisiaj w ogóle 2 miliony, no to jest 1000 sztych, nie? No ale tutaj, patrzcie, 256 tysięcy, no to już jest kosa, tak? 168 zł, tutaj 136, to jest prawie kosa, za 87, ładnie leci, tu w ogóle z 32, ludziom leci naprawdę solidnie, nie? W jakimś kiedyś się pytanko pojawi właśnie, o ile wam wypadło, ale to nie dzisiaj jeszcze, także jak coś. Powiem wam tak, no już powoli te eventowe pomysły się tutaj kończą, zbytnio już nie ma co jakoś tego ogarniać, tak sobie patrzę, mamy taką kombinację, no ale to i tak też nie możemy sobie cenowo tego zgrać dobrze, dzisiaj tak o, w ogóle też no widzicie, że lipa jest, bo te skrzynki tak dobieram, że te najsłabsze są czasami tutaj na końcu, gdzie powinno być odwrotnie, no ale trudno, wyjątkowo tak dzisiaj, tak? Zobaczymy, mam nadzieję, że po przerwie cały czas ze mną jesteście, że będziecie dalej oglądać materiały i wrócimy już na pompce, już będziemy 2 filmiki dziennie cisnąć, zobaczymy, będzie naprawdę fajnie, będzie się działo tak jak było do tej pory i co? I zajebiście, jeszcze widzowie, co ja wam mogę powiedzieć, bo miałem wyjaśniać hejterów, miałem wszystko wyjaśniać, miała być ostra jazda ze wszystkim, ale już zapomniałem, co ja miałem wyjaśniać, coś sobie przypomnieć muszę, bo wczoraj sobie Whiskacza piłem elegancko z moją kochaną, filmik oglądaliśmy na Netflixie, się nazywał, kurde, jak on się nazywał? Przypomnę sobie, to wam powiem, gdzieś tam może wam napiszę w komentarzu czy coś, więc będzie jak będzie, nie? I wzrosły kryptowaluty, co jest zajebistą wieścią, bo trochę ETRK się trzyma, widzowie. Long termowo, bezpiecznie, ale tutaj Adrian nas wyprzedza. No i Samula Bomba trybu nie zmienił, ale Adrian mógłbyś coś, chłopie, trafić, 19 zł, ciężko, bo to są te słabsze. No właśnie, to jest ten mankament, kurde blacha, to jest ten mankament tego, że po prostu tutaj słabsze te battle, znaczy słabsze te skrzynki na koniec już powodują, że mniej więcej wiemy w którym momencie batla się kończy i nie musimy czekać do końca. 223 zł. Spróbujemy coś na dwóch sobie zagrać. I teraz tak, teraz mamy w ogóle, zróbmy sobie cenowo, żeby dać jednego jungle case'a, czyli 84, czyli zostaje nam tak naprawdę 23 zł. 23 zł, czyli spróbujmy sobie zrobić chociażby 23, 25 mamy, 23 do tego 6,20. I mam bardzo fajny pomysł już jak to można rozegrać, a rozegramy to w sposób następujący, zrobimy to tak i wrzucimy sobie teraz i jest fajnie zbalansowana na 3, zagramy sobie może w standardóweczkę, gramy ta underdogi cały czas nie idzie, to być może na standardóweczce się uda. Do kina i na tego Wolverina w ogóle, o którym pisaliście, dużo osób pisało, właśnie tutaj było, na odcinek z widzem był, widz zaproponował takie pytanko, bardzo dziękuję tutaj za propozycję i idziemy zobaczyć właśnie jak ten film Wolverine Deadpool coś takiego Zobaczymy. No ja myślę, że w 8D nie będę tego oglądał, szkoda, bo ja lubię filmy w 8D, bo to się człowiek bym grał tam normalnie. Słuchajcie, będzie jakaś taka technologia 50 000D, że normalnie będziecie w filmach grać, że wam będą za to płacić jak aktorom. Fajnie by było taką technologię, na pewno odkryli, śmiechem, żartem. No ale lecimy, coś by trzeba wygrać, jakoś w ogóle mam zmułkę straszną, bo to właśnie przez to, że mam ten dysk tymczasowy teraz, mam nadzieję, że nie będzie to zbytnio odczuwalne na odcinku, ja jeszcze w tym momencie nie wiem, bo jestem przed montażem, bardzo tutaj, a nie, myślałem, że bardzo słabo chciałem powiedzieć, a my tu wygrywamy, mamy ze 107 141, 140 49, mamy 450 żetoników, więc jest spoko, jest ok, można sobie na pewno kolejną bitkę zrobić, nagracie 3 i teraz zrobimy to tak, że mamy 140 zł, to byśmy sobie na pewno dali tutaj, czyli zostaje nam złotych 56 i myślę, że bym to wykorzystał tutaj w taki sposób, 56, tu mamy 42, czyli 14 i mam pomysł już jak to zrobimy. Zrobimy to tak, zrobimy to tak. Zrobimy to tak i zrobimy to tak. I mamy tutaj dokładnie perfekcyjnie 19 groszy więcej, nie, 21 groszy więcej. No i tutaj standardówka też na 3 by trzeba zagrać. Mamy jeszcze czas odcinkowy, antenowy tutaj w razie czego, żeby tą kostkę upragnioną na nowym evencie ugrać. Ballet Queena ktoś dropnął, a to jo, ale kozaczek jakiś Ballet Queena. Tutaj Big Islanda też jakiś pakeiro. Formy nie ma, widzowie, kurde jak ja na siłce dawno nie byłem, cały czas wymówki mam, to jest złe, tak nie może być. Hej, Mercedes dołączył do bitki, normalnie Mercedesa kupuje mi jak przegrywam, jak wygram to battle, to ziomeczek Mercedesa mi kupuje, tak się z nim mówiłem, jakiś tutaj na awatarze, eat me, no coś tam by się zjadło dobrego, ale już obiadek był jedzony, sałateczka dzisiaj była, skurczaczka pysznie zrobiona przez Martynę, no i zobaczymy, ale Martyna dostała kurde komplementów na tym odcinku, widzicie jak ma zajebistego męża chłopa? Każda kobieta by chciała tego mieć jak ja męża, nie? Życzę waszym kurde żonom takich chłopaków jak ja, nie? nie no, życzę waszym, życzę wam, żebyście mieli tak zajebiste żony jak ja, o. Zajebiście wam to powiedziałem, dobra. Ostatnia skrzynka, jungle case, tek taki bym powiedział, słabo, kurde, ale w ogóle to będzie, patrzcie, na minus nawet, nie, na minimalny plusik, szkoda. Szkoda, gramy ostatnią fulla i myślę, że tutaj możemy sobie zrobić na banana case'a. 2 banana case'y, zostaje tak, trzeci i coś za dwójkę, dobra, coś za dwójkę, dajmy indirecta i 2 banana case'y zmutowane. Nie, coś jest nie tak. 3? Nie. A, dobra, wiem co muszę zrobić. 1 zwyklaka i 2 zmutowane. Dobra, i jest tak jak chciałem. Na 4 underdog, ostatnia batla na dzisiaj. 3200 osób. Na stronie 46 milionów, czyli przebite. Ostatnio chyba 45 z hakiem, jak otwieraliśmy. Nawet może 44 było i 9, coś takiego? Kurde, nie wiem, nie pamiętam. Daliśmy sobie 3 bociki, losowe, randomowe bociki i zobaczymy. Gramy, lecimy, próbujemy to wygrać. Indirect rozgrzewkowy, chłopakom tutaj dało Esnauda, Mac 10, a my lecimy dalej. CZ-ka, Gloczek, w ogóle mało o skinach dzisiaj gadam strasznie, bardziej się tego zgadaliśmy, ale jaka Korticera poleciała z pierwszej, fajnie, no nam niestety, to nie może tak być. Tutaj będzie ciężko, żeby im dobrze sypnęła, nam słabo, no właśnie, Shadran poleciał w kosmos, no i chłopak sobie wygrał. Powiem wam, że tą bitkę bym jeszcze raz rozegrał, ona mi się podoba. Gramy ją ostatni raz i to już jest na pewno ostatnia bitwa, chyba że wygramy jakimś cudem. Dzisiaj już mało prawdopodobne, to jest mało w to wierzę, bo nie mamy zbytnio szczęścia. Byśmy wygrali i aż atakujemy fulla po raz kolejny w drodze po kostkę. No zobaczymy co tutaj będzie. Na początku teraz my jesteśmy tutaj liderami, może to będzie dobry znak, ale to tutaj komu poleci to będzie już w dupie, tak jak tu chłopaki są w dupie, a my z Adrianem powalczymy. No i żeby nam nic nie dało dobrego, daje nam dobrego, Adrianowi nie daje, no kurde, już któryś raz. Chyba że jemu teraz sypnie, jakaś chłopka fajna, nie, jeszcze nam dało. I my to byśmy wygrali w ogóle, w zwykłym byśmy mieli 357. A tak dostaliśmy po dupie. Szkoda, że cały czas tego underdoga dzisiaj pchałem, nie próbowałem zwykłego. Także to było na tyle, trzymajcie się mordki, do następnego, siemano.